tvpodkarpacie.pl. W innym charakterze niż zazwyczaj hala sportowo-widowiskowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie zaprezentowała się przybyłym gościom. 17 czerwca świętowano jubileusz 40-lecia działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie. W naszym przypadku 40 lat to jest szmat czasu. Mnóstwo ludzi, działaczy, sportowców, którzy włożyli swoje serce w propagowanie piłki nożnej w naszym regionie. I ten dzisiejszy jubileusz jest podziękowaniem dla tych ludzi. Tak jak pan wspomniał, jestem nowym prezesem. 40-lecie mieliśmy robić w 2016 roku, aczkolwiek śmierć mojego wspaniałego poprzednika, pana Jana Ciupkę, no, uniemożliwiła nam to. Przenieśliśmy to na 2017. No i mówmy sobie szczerze, to on powinien być tym gospodarzem tej imprezy, on to powinien prowadzić. No, los chciał inaczej. Chciałem go godnie zastąpić. Myślę, że to w miarę się udało. Docenieni są nasi przedstawiciele klubów, działacze. To jest impreza dla nich. Im poświęcona w podziękowaniu za trud, który włożyli w propagowanie piłki nożnej. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie działa bardzo dobrze, działa bardzo prężnie. Ma wielu wspaniałych działaczy. Działaczy w Okręgowym Związku Piłki Nożnej tutaj w Krośnie, nie tylko w samym związku, ale również i prawda, wśród klubów. Okręgowy Związek Piłki Nożnej to w szczególności kluby sportowe. Dlatego dzisiaj jest piękna okazja, aby im wszystkim podziękować, aby im złożyć gratulacje, życzenia dalszego pięknego rozwoju w piłce nożnej. Ta dyscyplina, można powiedzieć, narodowa dyscyplina, jaką jest piłka nożna, myślę, że tutaj w Krośnie się pięknie rozwija. A te sukcesy są niejednokrotnie, tak jak już wspomniałem, czy Stal, prawda, Sanok, kiedy tutaj, prawda, Legia Warszawa przygrywała z tą drużyną w Pucharze Polski, czy załóżmy nie tak dawno Motor Lublin, również w Kosmosie Nowotaniec. Ale przede wszystkim mamy wspaniałą tutaj młodzież, można powiedzieć. To znaczy, że Okręgowy Związek Piłki Nożnej świetnie też pracuje z młodzieżą, a choćby wicemistrzowie Polski, Beniaminek Krosno, po raz drugi z rzędu zdobyły wicemistrza. To nie jest łatwa sprawa, to jest naprawdę ogromny wyczyn i ogromny wysiłek, w szczególności tych dzieci, zawodników, w szczególności ich szkoleniowców, trenerów i działaczy. Także bardzo serdecznie za to zaangażowanie, poświęcenie, za tę wszystko, można powiedzieć, tą działalność chcę bardzo serdecznie dzisiaj podziękować, bo taką okazję mamy. 40 lat to przynajmniej kilka pokoleń działaczy, piłkarzy, którzy często, nie szczędząc własnego czasu, dla wielkiej pasji dla piłki poświęcali swój czas, energię, często i środki finansowe. Tym wszystkim ludziom należy się bardzo duże podziękowanie za to wszystko, co zrobili dla młodych pokoleń, dla młodzieży, która gra w piłkę dzisiaj i dla tych klubów piłkarskich, które są u nas tutaj właśnie na Podkarpaciu. No na pewno jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu, również i w Krośnie, ale powiedzmy, są to działania, które podejmujemy w sferze właśnie wyszkolenia piłkarskiego w różnych grupach wiekowych, szczególnie zajmujemy się młodzieżą, a żeby ta młodzież była również prowadzona nie tylko w celach wyszkolenia, ale też wychowawczych, więc grupa tej młodzieży, która szkoli się na Mosirze, to jest ponad 500 dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą akademie piłkarskie, które działają w Krośnie, szczególnie Beniaminę, które ma znaczące osiągnięcia w swojej działalności. No i mamy taki jakby przegląd tego wszystkiego. Z takiej masy ludzi, masy zawodników można rzeczywiście wybierać najlepszych i próbować ich doszkalać w kierunku już tego prawdziwego rzemiosła piłkarskiego. No drużyny te klasowe, powiedzmy, w wyższych klasach rozgrywkowych mogą liczyć wtedy na dobrze wyszkolonych zawodników. No ale tak jak mówię, głównie chodzi też o wychowanie poprzez sport. Organizuje się też Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która działa właśnie w sferze wyszkolenia zawodników w piłce nożnej. To jest nowe doświadczenie rozwijające się. Mam nadzieję, że też będzie przynosiło owoce drużynom klasowym, ligowym, które potrzebują świeżego narybku. Postawiliśmy sobie dosyć takie ambitne cele. Pierwszym takim szyldowym naszym programem, który będziemy wprowadzać na jesień, jest reorganizacja lig seniorskich, a konkretnie chodzi o likwidację klas C. To jest bardzo szeroki temat, może nie na dzisiejszy dzień, ale jest to program, który przygotowujemy od roku czasu. Kolejną naszą inicjatywą jest
przenieść rozliczenie delegacji sędziowskich przez związek, czyli zniesienie obowiązku z klubowych działaczy, którzy niejednokrotnie muszą siedzieć po nocach, wypełniać dziesiątki pitów. Chcemy to scedować na związek, pomóc w ten sposób klubom i w miarę możliwości oszczędzić wydatki. Spotkanie było doskonałą okazją do odznaczeń najbardziej zasłużonych działaczy. Przyznano brązowe, srebrne, złote oraz honorowe odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Uhonorowano brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Doceniono wkład samorządowców i sponsorów. Jednak do najbardziej znaczących wyróżnień należały diamentowa odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przyznana Andrzejowi Włodarskiemu. Medalami brązowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej uhonorowano Henryka Hejnara i Wojciecha Hejnara. Srebrny medal Polskiego Związku Piłki Nożnej odebrał Edward Nazgowicz. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało złotą odznakę za zasługi dla sportu panu Władysławowi Śnieżek. Fantastyczna pamiątka dla pana Władysława Śnieżka. Życzymy, aby galę swoimi występami uświetnili młodzi artyści. Tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak: Ej, panu, nie szalej, bo masz 16 lat, za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas, ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar, siedź w kołbie wieczorami, kiedy kusi bal. Ej, mała, nie szalej, za testem goni. Parę. A twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki. Czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis, mąż, którego łamie w stawach, zna gazety, powie ci: Ej, mała, nie szalej, bo masz 50 lat, za późno na bale, co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar, gdzieś w domu wieczorami, kiedy kusi bale. Mała, nie szalej, sprzątaj go tu i bierz, takie życie mała, takie jest. Że świat cię nie piękny bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas mnie ważni, daj blask mojej wyobraźni, myślony bądź jak czuły rym. Improwizacją blondynką mi bądź niedużo,
i moją wielką muzą. tvpodkarpacie.pl